Wieczorem pierwszy wybór. Sławomir Matczak, witam Państwa. Dzisiejszy temat, no temat bardzo gorący. Początek roku szkolnego 1 września, właściwie 2 września. Początek nowego roku dla wielu rodzin to jest początek wielkich obaw. Czy ta reforma się uda, czy się nie uda? Czy dzieci będą bezpiecznie wracały wieczorem do domu? Czy to trzeba było w ogóle wprowadzić całą reformę? O tym chciałbym porozmawiać z naszymi gośćmi. Sławek Matczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jeszcze chciałbym dodać, że jestem mężem nauczycielki i ojcem trójki dzieci, które już na szczęście skończyły szkołę, studiują albo są po studiach, także na szczęście mnie reforma dotyczy, ale tak połowicznie. Naszymi gośćmi są pani Dorota Łoboda, reprezentująca Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, jedna z inicjatorek i liderek ruchu Rodzice Przeciw Reformie Edukacji, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet, prezeska Fundacji Rodzice Mają Głos, właścicielka żłobka, radna Warszawy z Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych zeszłego roku uzyskała ponad 10 tysięcy głosów. Jest z nami także Konrad Wojnarowski z klubu PSL. Karierę samorządową zaczął dość wcześnie, w wieku 22 lat. Został asystentem marszałka województwa mazowieckiego. W 2015 roku był kandydatem do Sejmu, również z listy PSL. Jest absolwentem prawa i stosunków międzynarodowych, doktorantem nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, radny Sejmiku Wojewódzkiego na Mazowszu. W wyborach samorządowych uzyskał prawie 7 tysięcy głosów. I pani Bożena Przyłuska, reprezentująca klub wyborczy Lewica, działaczka społeczna i polityczna, jedna z liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, współzałożycielka i wiceprezeska Stowarzyszenia Kongres Świeckości, organizatorka protestów w obronie praw kobiet i przeciw tuszowaniu pedofilii w polskim kościele katolickim, liderka projektu Świeckie Państwo i koordynatorka projektu Świecka Szkoła z wykształcenia socjolożka oraz specjalista do spraw zarządzania. Specjalistka. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, witam jako gospodarz. Formuła tego programu to jest wysłuchanie publiczne, tak naprawdę. Mamy słuchawki, gdzieś w tle szumi muzyczka, w momencie kiedy ja zadam Państwu wszystkim pytanie, osoba odpowiadająca będzie mówiła, natomiast reszta będzie rozkoszowała się muzyką. A potem będziemy słuchać kolejnej wypowiedzi i będziemy konfrontować na antenie wasze projekty. Ja mam ze sobą też taką kartkę, pierwszy wybór z nazwiskami i będę miał przyjemność zagłosować na kogoś z Państwa. To będzie prawybory dla mnie. Od razu powiem, nie ujawnię na kogo. Tak samo polecam wszystkim, którzy nas oglądają, żeby też podjęli decyzję słuszną i 13 października poszli na wybory. Ruszamy? Ruszamy. Pierwsze pytanie. Kto odpowie na pierwsze pytanie? To zrobimy losowanie. Proszę podać cyfrę do 9. 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pierwsze pytanie do pani. Pierwsza pani odpowiada, potem w kolejności będziemy tak się bawić. Proszę państwa, rozpoczęła się reforma edukacji. Wszyscy zapowiadali, że będzie katastrofa. A jest cisza na razie. Wszyscy chodzą do szkoły. Szkoły funkcjonują. Dlaczego? Czy to była dobrze przygotowana reforma? Czy to były takie przesadzone strachy? Czy może fenomenalni są dyrektorzy, którzy potrafili sprostać tym wyzwaniom i upchnąć gdzieś dodatkowe klasy? Jak oceniacie ten sam początek? Jeszcze nie zakładajcie słuchawek. To jest takie na gorąco krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Jak pani ocenia start szkół po wyborach, po reformie? No, fatalnie oceniam tą reformę. Jest to zupełnie niepotrzebne utrudnienie, niepotrzebne wydatki, niepotrzebna utrata wielu nauczycieli i nauczycielek, które po prostu nie wytrzymują presji, nie wytrzymują obciążenia pracą. W imię właściwie nie wiadomo do końca czego, ponieważ gimnazja spełniały swoją funkcję, znakomicie funkcjonowały i cieszyły się powodzeniem i poparciem społecznym. Oczywiście jakaś część rodziców, spora część rodziców uważała, że poprzedni system 8+4 był systemem bezpieczniejszym z punktu widzenia jakby wejścia w takie nastoletnie życie naszych dzieci, które jakby było wejściem dzięki temu, że szkoła kończyła się na 8 klasie, było wejściem późniejszym. Ale... i zdawało mi chodzi o krótką refleksję teraz.
Trzeciego? No wygląda to oczywiście fatalnie, jest chaos, nauczyciele odchodzą ze szkół, natomiast oczywiście nie ma tragedii. Oczywiście tragedii nie będzie, na szczęście nauczyciele są odpowiedzialni, rodzice są odpowiedzialni, dzieci są super i wszyscy starają się, żeby nie było katastrofy, natomiast jest źle. Pani Dorota Łoboda. Jest źle. Ta reforma, ona nie zaczęła się w tym roku. My już mamy trzeci rok funkcjonowania szkół według nowego systemu i już wiemy, że ta reforma nie ulepszyła żadnego ogniwa systemu szkolnego. Przede wszystkim nie dotknęła w żaden sposób tego, co jest najważniejsze, czyli podstaw programowych i tego, czego uczą się dzieci w tej szkole. Bo czy ona jest w systemie 8 plus 4, mogę sobie wyobrazić dobre szkoły w tym systemie, czy był to stary system 6 plus 3 plus 3, to nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, czy my odpowiedzieliśmy prawidłowo na pytanie, kto tę szkołę ma opuścić i czego ma się w tej szkole nauczyć? Czy te szkoły mają opuszczać światli, świadomi, krytycznie myślący, otwarci na świat, tolerancyjni obywatele, czy zupełnie ktoś inny? Tego pytania nikt przy wdrażaniu reformy nie postawił i też widzimy, że na nie nie ma w tej chwili odpowiedzi. I to, co widzimy, to, co się dzieje, oczywiście w szkołach jest chaos, oczywiście nauczyciele, dyrektorzy, samorządy stanęły na wysokości zadania i te szkoły jakoś funkcjonują, ale w szkołach nie chodzi o to, żeby to było jakoś, tylko żeby to była jakość edukacji, a tutaj nic się nie zmieniło. Pan Konrad Wojnarowski, PSL. Na pewno życzylibyśmy sobie, żeby każda reforma była dobra, szczególnie w tak ważnej dziedzinie jak edukacja. Jednak tę reformę Prawa i Sprawiedliwości, rządu PiS trzeba ocenić krytycznie, dlatego że nie spełniła ona swoich tego, co miała spełnić, czyli ulepszyć system edukacji. Czy możemy powiedzieć o ulepszeniu dwa dni czy kilka dni po rozpoczęciu szkoły? Jak pan, tak króciutko, jakby pan refleksja po rozpoczęciu? Ciężko mówić o polepszeniu systemu, gdzie mamy podwójne roczniki i zajęcia kończące się wieczorem. Oczywiście, jak zwykle, cała odpowiedzialność spadła na samorządy i samorządowcy wspólnie z rodzicami, uczniami, nauczycielami starają się jak najlepiej tę reformę wdrożyć, ponieważ korzyść z tego mają mieć przede wszystkim nasze dzieci. Natomiast z punktu widzenia odpowiedzialności rządu PiS za państwo i za obywateli, myślę, że ta reforma jak na razie nie spełnia swoich oczekiwań. Natomiast oczywiście przed nami kolejne miesiące roku szkolnego i wtedy się przekonamy, jak to wygląda w praktyce. Ciekawe elementy państwo poruszyliście o podstawie programowej, o zapomniano troszeczkę o nauczycielach i samorządy znów muszą naprawiać coś. Przejdźmy teraz do tej rundy pytań. Mam dla państwa parę pytań. Macie mniej więcej około 3 minut na odpowiedź. Zadam pierwsze pytanie zgodnie ze wskazówką pani Dorota Łoboda, Platforma Obywatelska. Proszę o założenie słuchawek państwa, jeszcze chwileczkę zadam pytanie. Pierwsze pytanie. Jeśli mamy rozmawiać o szczegółowym planie ratunkowym dla polskiej szkoły i perspektywach rozwoju, po co jest szkoła? Jaką rolę ma pełnić, zarówno edukacyjnie, jak i wychowawczo, waszym zdaniem? Jaką rolę powinna pełnić szkoła, i czy teraz pełni tę rolę? Państwo się zastanawiacie? Proszę o odpowiedź. 3 minuty. To jest podstawowe pytanie, o którym ja już powiedziałam przed chwilą, którego nie zadano sobie przy tej konkretnej reformie, którą wdrażała Anna Zalewska. Szkoła powinna odpowiedzieć sobie na pytanie, właśnie kto ją powinien kończyć, czemu ona ma służyć. I według mnie szkołę powinni kończyć ludzie przede wszystkim przygotowani do życia w społeczeństwie, odpowiedzialni, myślący krytycznie, a tego nasza szkoła nie uczy, umiejący pozyskiwać informacje i umieć je potem wykorzystać, a przede wszystkim też potrafić odróżniać prawdziwe informacje od fake newsów. Nie ma potrzeby, żeby szkoła robiła to, co robi do tej pory, czyli uczyła wiedzy encyklopedycznej i wymagała uczenia się czegokolwiek na pamięć. Świat się zmienił i szkoła powinna tym wyzwaniom sprostać i przygotować człowieka do życia w XXI wieku, ale przede wszystkim przygotować go również do życia w społeczeństwie. Nasza szkoła niestety jest nastawiona na rywalizację, a nie na współpracę i to jest jej jedna z podstawowych wad. My musimy nastawić nasze dzieci i uczyć je umiejętności współpracy. Tego powinna uczyć prawdziwa szkoła. Powinna też wyrównywać szanse, bo oczywiście nie każdy absolwent takiej szkoły pójdzie na najlepszą na świecie wyższą uczelnię, ale każdy musi mieć takie same szanse, niezależnie od tego, czy mieszka
w małej miejscowości, czy mieszka w dużym mieście i jakie ma zaplecze społeczno-ekonomiczne. Ta reforma, jej towarzyszyło takie hasło, że ona ma szansę wyrównywać. Natomiast zrobiła coś dokładnie odwrotnego. I to, o czym chcę powiedzieć, co jest też bardzo ważne, na co nikt nie zwrócił uwagi, to jest to ogniwo edukacji związane z edukacją przedszkolną, bo ona jest niezwykle ważna. I skrócenie, czy też wycofanie obowiązku przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich, a to był w ogóle pierwszy krok, jaki podjęła Anna Zalewska, sprawia, że te dzieci ze słabszych społecznie środowisk już na starcie, mówiąc kolokwialnie, są do tyłu, dlatego że w stosunku do dzieci miejskich są o 3 lata krócej w systemie, który je kształci. To nie wyrównuje szans. Nie wyrównuje szans również likwidacja gimnazjów, bo ona dla tych dzieci z małych miejscowości była, to ogniwo związane z gimnazjami, było tą szansą na poznanie lepszej edukacji. Było taką trampoliną, która potem też pozwalała dalej się kształcić. To zlikwidowano, ale również dlatego, że nikt się nie zastanowił, po co jest ta szkoła. Uznano, że prawych i lewych dopływów Wisły czy szczegółowej budowy pantofelka można się tak samo dobrze nauczyć w małej wiejskiej szkole słabo wyposażonej, jak w dużym gimnazjum z odpowiedzialną kadrą, z pracowniami przedmiotowymi, z przygotowaną do nauczania rzeczywiście na wyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Teraz proszę. Pana zdaniem, jaką rolę ma pełnić zarówno edukacyjnie wychowawcza szkoła? Czy pełni, czy ta szkoła spełni? Szkoła. Ja myślę, że szkoła to nie może być tylko sucha edukacja. To musi być również przystań dla dziecka, w której dobrze się czuje. Atmosfera poprzez te wszystkie narzędzia, które ma państwo i samorządy, jest sprzyjająca edukacji. Dlatego też ważny jest dla szkoły, dla dzieci, dla nauczycieli, dla rodziców dobry program edukacyjny. Taki program ma Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest to na pewno duży nacisk na naukę języków obcych. 5 godzin w tygodniu języka angielskiego. Ciepły posiłek w szkole. Myślę, że szczególnie w środowisku wiejskim nadal w ciągu dnia dużo dzieci tego posiłku ciepłego nie spożywa. Dlatego dwudaniowy posiłek w szkole dla każdego dziecka też jest bardzo ważne. E-tornister to jest też jeden z punktów, które chcemy wdrożyć. Myślę, że nie tylko z punktu widzenia nauki, ale też zdrowia dziecka. Po to, aby tych ciężkich książek i plecaka nie musiało dźwigać do szkoły. I dlatego też my jako Samorząd Województwa Mazowieckiego wspieramy działania edukacyjne na różnych polach. Między innymi nasz program dofinansowania pracowni informatycznych, który jest teraz wdrażany również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest dużo ciekawych i dobrych programów, z których samorządy korzystają. Ostatnio w Ciechanowie podpisaliśmy wiele takich umów dla wielu gmin. W jednej z nich, jedna z małych gmin w powiecie mławskim, Strzegowo, zyska 1,5 miliona złotych dofinansowania, gdzie cały projekt to 1 600 000 i tam ponad 300 dzieci z wiejskich szkół, dokładnie Niedzbórz, Dąbrowa, Strzegowo, zyska narzędzia edukacyjne i dydaktyczne, również szkolenia dla nauczycieli, poprzez co będziemy mogli wspólnie, razem wychowywać nasze małe pociechy jako samorząd i jako rodzice z nauczycielami. Dziękuję bardzo. Przypomnę, jaką rolę ma pełnić edukacyjnie, wychowawczo, szkoła i czy po tej reformie ona będzie spełniała tą rolę? No, przede wszystkim musimy pamiętać, że szkoła jest miejscem dla ucznia. Nie jest instytucją, która powinna służyć państwu do formowania posłusznych żołnierzy, zdeterminowanych, zmotywowanych do obrony ojczyzny na przykład. Tak? To jest taki model, który wydaje się rządząca partia promuje. Szkoła ma być miejscem, w którym uczeń jest podmiotem, w którym uczeń jest traktowany jak ktoś, komu proponujemy, komu dostarczamy niezbędną wiedzę, niezbędny warsztat, niezbędne narzędzia do tego, żeby radził sobie w życiu społecznym, żeby radził sobie w życiu zawodowym, żeby miał odpowiednie umiejętności, by rozróżniać na przykład fakty od fake newsów, żeby wiedzieć, co jest w sieci bezpieczne, co jest niebezpieczne, żeby wiedzieć, jak jest zbudowany i jak jest zbudowana, żeby nie bał się, żeby nie było tematów tabu, o których
nauka już od lat wie i powinniśmy się przestać bać wiedzy. Powinniśmy młodym ludziom dostarczać po prostu wszelkich możliwych szans do tego, żeby byli szczęśliwymi, otwartymi, odpowiedzialnymi, odważnymi obywatelami i ludźmi. I temu powinna służyć szkoła. Zdecydowanie ta szkoła, dzisiejsza szkoła, niezależnie od tego, czy ona będzie w systemie obecnym, czyli 8+4, czy wrócimy do poprzedniego systemu, to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Największe znaczenie ma to, jaka jest podstawa programowa, na czym skupiamy się, na jakim przekazie dla młodych ludzi skupiamy się, dobierając przedmioty, dobierając ich zawartość. W polskiej szkole w tej chwili dominuje religia, która wyprzedziła już większość przedmiotów, na przykład ścisłych, w kategorii ilości godzin. Jest to absolutnym absurdem. Lewica stoi na stanowisku, że religia powinna absolutnie zniknąć z przestrzeni szkolnej docelowo. Nie jest to takie proste. Nie da się tego zrobić od razu ze względu na to, że obecność religii jest zagwarantowana konkordatem, zaś konkordat jest wpisany do konstytucji, ale da się na przykład wystawić religię poza plan zajęć i można to zrobić zgodnie z prawem. Da się to zrobić na mocy rozporządzenia, da się to zrobić ustawowo i tego właśnie chcemy. Lewica to zrobi, a następnie doprowadzimy do tego, że państwo polskie przestanie religię finansować. W to miejsce chcemy języków, chcemy lekcji o cyberbezpieczeństwie, chcemy lekcji programowania, wszystkiego tego, co jest potrzebne młodym ludziom w dzisiejszym świecie, a czego nie dostają. Idealnie się pani wypowiedź wpisuje w następne pytanie. Mhm. Następne pytanie dotyczy... To jest do mnie pytanie? Do wszystkich. Do wszystkich. Dziękuję bardzo za tą pierwszą część. Ja pokazuję państwu mniej więcej upływający czas, żebyśmy mieli ten komfort spokojnego formułowania odpowiedzi. No właśnie, szkoła XXI wieku. Wchodzimy, już jesteśmy w XXI wieku. Jakie są wasze konkretnie propozycje? Już troszeczkę pani powiedziała, proszę rozwinąć to. Jakie są wasze komitety, mają propozycje zmian w systemie edukacji? Bo tutaj rzeczywiście mówicie, czy tam 3-3-4, czy tam 6-3-3, czy jakiekolwiek systemy nauczania 8-4. Natomiast podstawa programowa. Proszę powiedzieć, i od pana zaczniemy. Pani, proszę o założenie słuchawek. Jakie macie pomysły, jakie wasze, jeszcze chwileczkę, jeszcze wasze komitety, jak chcecie zreformować szkołę XXI wieku, jeśli wygracie wybory? Proszę bardzo. Już o tych propozycjach programowych, niektórych przynajmniej, powiedziałem w poprzednim pytaniu, w odpowiedzi na poprzednie pytanie, natomiast myślę, że to jest proces bardzo złożony i wymaga wielu konsultacji, przede wszystkim społecznych, ponieważ dzisiaj spotykamy się z tym, że rząd PiS-u narzuca pewne rozwiązania i próbuje odgórnie robić reformy, czy to w dziedzinie edukacji, czy to w dziedzinie sądownictwa, w rozumieniu szerokiej praworządności. Natomiast sądzę, że głęboką i dobrą reformę edukacji można zbudować czy stworzyć tylko poprzez, można powiedzieć, partycypację obywateli, czyli tworząc szeroko pojęte społeczeństwo obywatelskie, dzięki czemu będziemy wiedzieli, jakie są szanse i zagrożenia bezpośrednio od rodziców i nauczycieli. To wymaga, czy pisanie ustawy oświatowej, czy w ramach szeroko pojętej edukacji wymaga wielu konsultacji, wielu rozmów. Natomiast sądzę, że ten XXI wiek, który no już mamy, którego jesteśmy w trakcie, niesie za sobą wiele zagrożeń, na które dzieci powinny być uczulane i wciąż ten system programowy powinien być ulepszany. Nie tylko pod względem nowych narzędzi czy pomocy dydaktycznych, jakie możemy zapewnić, ale też pod względem nowych przedmiotów, tych przedmiotów ścisłych, właśnie może związanych z cyberbezpieczeństwem, przedmiotów technicznych, matematycznych. Myślę, że to jest bardzo ważne ku temu, ażeby dzieci dobrze wychowywać i też uczyć ich świata, tego współczesnego świata, bo wiemy, że dzisiaj praktycznie każde dziecko ma dostęp do internetu, a to niesie za sobą wiele zagrożeń. Dziękuję bardzo. Proszę, ale nie musi pan zakładać. Proszę.
wyzwania XXI wieku. Już jakby pani rozwinęła konkrety, już były, padły konkrety. Padło trochę konkretów. No, szkoła zdecydowanie powinna odpowiadać na wyzwania XXI wieku i powiedziałam już o edukacji cyfrowej, o edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, o edukacji seksualnej, która również dotyczy bezpieczeństwa rozumianego bardzo, bardzo ściśle, fizycznie. Edukacji językowej, edukacji obywatelskiej, takiej, która młodym ludziom przybliży na przykład ochronę, potrzeby ochrony klimatu, czy potrzeby ochrony przyrody, bioróżnorodności. To są sprawy, których w ogóle w tej chwili właściwie nie ma w podstawach programowych, które są absolutnie kluczowe dla naszego rozumianego jako ludzkość bezpieczeństwa i dla naszego przetrwania. Nie uczymy dzieci w taki sposób, by kolejne nasze pokolenia potrafiły pokierować światem w taki sposób, byśmy przetrwali na tej planecie. Ale też myślmy o takim właśnie rozumieniu edukacji jako osobistego przygotowania do życia po prostu, do życia wśród ludzi, do życia w sposób bezpieczny, w społeczeństwie, w pracy. Więc dajmy tym dzieciom wiedzę, która jest potrzebna, która ma jakiś sens. To jest kluczowe. Uczmy ich myślenia wspólnotowego, uczmy ich współpracy, uczmy ich tego, że mają prawo być sobą. No to tutaj w tej materii szkoła polska ma podstawowe braki. W Polsce nie szanuje się równości ludzi ze względu na posiadane cechy. Osoby na przykład nieheteronormatywne są dyskryminowane. Nie tylko w ogóle szeroko w życiu społecznym, ale w szkole bardzo. Bardzo jest to widoczne i odczuwalne. To są takie rzeczy, które po prostu powinniśmy natychmiast wdrożyć. Dziękuję bardzo. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Proszę powiedzieć, wyzwania XXI wieku. Jakie macie propozycje zmian, jeśli to wy będziecie kierować edukacją? To są bardzo konkretne propozycje. Po pierwsze, zaczynając od tego najwcześniejszego ogniwa, to jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej, bo tam tak naprawdę wyrównuje się szanse edukacyjne. Po drugie, powołanie takiego zespołu, czegoś na kształt Komisji Edukacji Narodowej, w której skład wejdą niezależni eksperci, którzy będą pracowali nad zmianą podstaw programowych idącą w kierunku po pierwsze odszczegółowienia tej podstawy programowej, po drugie interdyscyplinarności, tak żeby nie uczyć oddzielnie fizyki, chemii, biologii, geografii, tych nauk ścisłych, które w przyrodzie te zjawiska nie występują odrębnie, one są całością i tak też powinno się uczyć, tak uczy szkoła fińska i w tym kierunku powinna iść również polska edukacja. Co się wiąże też z tym odszczegółowieniem podstaw programowych, to odejście od tego modelu, o czym już mówiłam, nauki pamięciowej, nastawienie jednak na wiedzę praktyczną, na doświadczenia, na zdobywanie umiejętności i kompetencji, a nie na wiedzę encyklopedyczną. Do tego wszystkiego razem, łącznie z tym odszczegółowieniem, odchudzeniem podstawy programowej, zniknie w dużej mierze zmora polskich uczennic i uczniów i polskich rodziców, czyli prace domowe. Jeżeli ta podstawa będzie mniej szczegółowa, jeśli będzie mniej nauki na pamięć, to siłą rzeczy ta nauka nie będzie przerzucana na dom. Nauczyciele będą zdążać z realizacją podstawy programowej na lekcjach i nie będą przerzucali tej odpowiedzialności za nauczanie dzieci na dom. Co się z tym wiąże? Również to są lekkie tornistry, bo mniej tej wiedzy pamięciowej, mniej zakuwania z podręczników, to wiąże się również z tym, że tych książek nie trzeba nosić na plecach. Co jest z tym też ściśle powiązane, to jest większa autonomia nauczyciela. Rzeczywiście chcemy dać nauczycielom więcej wolności, więcej autonomii, tak żeby oni mogli kształtować jednak to nauczanie. Zaufajmy im, dajmy im szansę na to, żeby oni rzeczywiście wykorzystali swoje umiejętności i realizowali misję, o której często mówimy, ale muszą mieć do tego możliwości. Musimy odbiurokratyzować szkołę, zmienić system oceniania nauczycieli. Nie mogą nauczyciele i nauczycielki podlegać permanentnej ocenie, bo to nie służy niczemu i to na pewno nie służy komfortowi ich pracy, nie buduje zaufania. Co kolejne ogniwo to jest uelastycznienie struktury szkolnej. Pozwólmy samorządom, jeżeli mają dobrze wyposażony budynek gimnazjum, zorganizować w gminie nauczanie tak, że na przykład klasy, nie wiem, 1-4 albo 1-6
mają lekcje w małej wiejskiej szkole blisko domu, natomiast starsze klasy mają już lekcje w budynkach po gimnazjum z dobrze wyposażonymi pracowniami, z biblioteką, z pracownią komputerową, z boiskiem, z salą gimnastyczną i ze świetnie przygotowanymi pedagogami. Piękna wizja. Ja się śmiałem, bo pani powiedziała, właściwie wywołała moje kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Mamy szkołę nowoczesną, która będzie przekazywała wiedzę praktyczną, jak w Finlandii. Połączenie przedmiotów, nie osobno. Przedmioty prowadzone mamy nowoczesny XXI wiek, naukę rozróżniania prawdy od fałszu. Mamy mistrzów, którzy będą prowadzili klasy. No właśnie. I to są pytania o mistrzów. Kim będą nauczyciele? Waszym zdaniem, gdzie znaleźć fachowców? Jak zatrzymać nauczycieli, którzy po strajku, po upokorzeniu strajkowym, którzy patrząc na paski z pensjami mówią, ja za to nie mam szansy utrzymać rodziny. Młodzi ludzie nie chcą być nauczycielami, chociaż bardzo by chcieli. Mamy dramatyczne apele w sieci, przeczytamy młodych nauczycieli, którzy ze łzami mówią, że muszą odejść z tego zawodu, bo muszą utrzymać rodzinę. Jak zatrzymać nauczycieli? Gdzie znaleźć mistrzów do szkół? Jak uczyć młodzież tego, co mówicie? Bo to są rzeczywiście praktyczna nauka. Jak to zrobić? I to jest pierwsze pytanie do pani. Proszę o założenie słuchawek. Gdzie znaleźć mistrzów? Odpowiedź naprawdę jest prosta. Wystarczy nie gnębić nauczycieli, jest mnóstwo wspaniałych ludzi w tym zawodzie i wystarczy ich nie gnębić, wystarczy im dobrze płacić, godnie płacić. Lewica postuluje, żeby płacić nauczycielom średnią krajową. To jest uczciwe postawienie sprawy. Strefa budżetowa powinna otrzymać średnią krajową, proste. Druga sprawa to jest nie gnębić ich nadmiernym obciążeniem. Nie powodować, że po prostu nie są w stanie wywiązywać się ze swoich zadań, które przerastają ich możliwości czasowe i w tej chwili nerwowe. I to chyba w dużym stopniu rozwiązuje problem, no ale przede wszystkim właśnie, tak jak powiedziała wcześniej Dorota, myślę, że warto też zaufać nauczycielom, to znaczy dać im duży zakres wolności, zaufać, że ich przygotowanie zawodowe, ich edukacja predestynuje ich do tego, żeby pokierować przedmiotem w taki sposób, żeby wykorzystywać optymalnie swój potencjał pedagogiczny, wciągnąć dzieci, młodzież do zainteresowania się danym przedmiotem i po prostu realizować się w tym zawodzie. To nie zawsze jest możliwe. Czyli taki model tutoringu? Takiego przewodnika, tak, wychowawca, to jest nie bardzo jest fajny, ktoś, taki model wolnościowy, tak. To jest bardzo fajny model. Także ja uważam, że im więcej wolności, im więcej zaufania w ogóle we wszystkich dziedzinach społecznych, tym lepiej. I edukacja jest również takim obszarem. Dziękuję bardzo. Jak zatrzymać nauczycieli? Jak co zrobić, żeby ludzie chcieli być nauczycielami? Jak znaleźć tych mistrzów, tych ludzi, którzy mogliby tych młodych ludzi nauczyć, ale szkoła to nie jest dobre miejsce do zarabiania pieniędzy czy do otrzymywania godnej pensji? Czy pierwszym krokiem, który bezwzględnie należy zrobić, to jest podniesienie płac zasadniczych nauczycieli? To był ich główny postulat strajkowy. I też podczas strajku Koalicja Obywatelska podpisała porozumienie ze związkami zawodowymi, że po dojściu do władzy spełni postulat płacowy, który towarzyszył strajkowi, czyli podniesienie o 1000 zł pensji nauczycieli i pracowników oświaty. Ale to jest to minimum, od tego musimy zacząć, bo jeżeli nie powstrzymamy odpływu nauczycieli z zawodu, to już za chwilę będziemy i już częściowo mamy katastrofę związaną z tym, że naszych dzieci nie ma kto uczyć. Ale długofalowo, po pierwsze, powinniśmy zmienić system kształcenia nauczycieli, od tego powinna się zacząć każda reforma edukacji, bo mamy świetnych fachowców, którzy potrafią nauczać matematyki na akademickim poziomie, ale oni przez całe swoje 5 lat studiów bardzo często nie widzą nawet dziecka. Nikt ich nie uczy pracy z małym człowiekiem, nie, oprócz zajęć takich teoretycznych z psychologii, nie wiedzą, jak tę wiedzę bardzo często. Są bezradni wobec małego człowieka, który przychodzi do tej szkoły z różnymi trudnościami, który często ma specjalne potrzeby edukacyjne, który ma rodziców różnych, trudnych także i nikt nauczycieli nie uczy i nie wspiera w kontakcie z rodzicami. Więc bez wątpienia ten system należy ulepszyć, żeby dać nauczycielom narzędzia do pracy w nowoczesnej szkole. To, o czym już mówiłam wcześniej, co również sprawia, że ta praca nauczyciela jest niezwykle niewdzięczna i trudna,
To jest biurokratyzacja, to jest to, że muszą wypełniać mnóstwo papierów, że bardzo wiele czasu poświęcają na wypełnianie dokumentów, na pisanie projektów, konspektów, na awans zawodowy, który również nie powinien wyglądać tak, jak wygląda w tej chwili. To wszystko trzeba zmienić. I coś, co przywróci też nauczycielom podmiotowość i godność, to jest ta większa autonomia zawodu. To jest brak tej ciągłej i permanentnej oceny i kontroli i danie im możliwości na wykorzystanie swojego potencjału i swoich umiejętności, żeby nie byli rozliczani z realizacji podstawy programowej od paznokcia do paznokcia, tylko żeby mogli kształtować nauczanie w tej klasie. W klasie szkolnej jest nauczyciel i grupa dzieci. On tam powinien być przewodnikiem, ale powinien mieć na tyle dużo autonomii, żeby rzeczywiście realizować podstawy nowoczesnej szkoły, a nie szczegółowe podstawy programowe. Dziękuję bardzo. Jak zatrzymać nauczycieli? Jak podnieść rangę tego zawodu? Co zrobić, żeby nauczyciel mógł spokojnie skupiać się na nauczaniu i szukać dodatkowych zajęć? Myślę, że przede wszystkim jako społeczeństwo musimy uświadomić sobie i docenić rolę nauczyciela nie tylko w szeroko pojętym systemie edukacji, ale w ogóle jako podmiotu, który kształtuje przyszłe pokolenie i wychowuje nasze dzieci. Dlatego godność zawodu nauczyciela nie tylko poprzez należyte płace, ale również warunki, w jakich pracują i autonomię wykonywania tego zawodu należy nauczycielowi zapewnić i wciąż to ulepszać, bo dzisiaj wiemy, nauczycieli brakuje. Brak nauczycieli to brak wychowania i brak wiedzy dla naszych dzieci, naszych przyszłych dzieci, naszych przyszłych pokoleń, bo wiemy, że dzisiaj dziecko spędza większość czasu w szkole i to jest kwestia nie tylko nauki poszczególnych przedmiotów, ale także, myślę, tych lekcji pozaszkolnych, czyli świetlice, gdzie można nabywać nowe umiejętności i nową wiedzę w ramach lekcji dodatkowych. Sądzę, że to wszystko należy zapewnić nie tylko dzieciom, ale poprzez to, że dzieciom, to również i nauczycielom, nie tylko w kwestii dobrych, godnych płac, ale też całego systemu szkolenia nauczycieli, poprzez to, ażeby to wszystko mogło być w przyszłości jak najbardziej kompatybilne. Widziałem taki dowcip rysunkowy, jak na rysunku w ławkach siedzą komputery, nauczyciel to świeczka i uczy o budowie żarówki. Mniej więcej w skrócie można powiedzieć. Bardzo ciekawe są Państwa spostrzeżenia, tylko kwestia jest, kiedy to zrobić. To są pewne kwestie edukacji, są lata. To pokolenie jest stracone i to jest kolejne pytanie, też związane troszeczkę z ingerencją w system nauczania. Ktoś coś zrobił, ktoś za chwileczkę zmienia bez nie wiadomo dlaczego trzeba to zmieniać, potem trzeba to naprawiać, a uczeń tak przechodzi od klasy do klasy i coraz słabszy jest i coraz mniej znajduje się na rynku pracy, coraz mniej umie, coraz bardziej jest bezradny wobec wyzwań współczesnego świata i to się odbija potem na tym, że kończy renomowane liceum i właściwie nie umie nic. Moje pytanie jest troszeczkę też inne. Ostatnie. Powiedzcie, jak chcecie, mówicie o programach, o zmianach, o podwyżkach płac niewątpliwie. Jak odpartyjnić edukację? Co zrobić, tak jak sądy bronią się, żeby politycy nie wchodzili w system sądowniczy, prawny, żeby politycy się zajmowali ogólnym kierunkiem rozwoju państwa, ale od edukacji wara. Ten program jest między innymi związany z tym, że ja wiem, na kogo nie głosować. Nie wiem, na kogo głosować. Moja córka, która pierwszy raz brała udział w wyborach, spytała się, tata, na kogo głosować? Tam jest tylu ludzi, ja nie za bardzo rozróżniam. Ja mówię, no to sprawdź sobie, poczytaj o nich. Powiem ci, na kogo nie. Nie, odradzam ci. Poszła i siedziała godzinę tam na tych wyborach. Ja pytam się, tak długo siedziałaś? A wiesz, wziąłem listę, usiadłam sobie, patrzę tyle, no to wziąłem sobie, googlałam. Wygooglałam sobie kogoś. Czy brakuje nam troszeczkę też takiej edukacji, świadomości? Mówicie o edukacji obywatelskiej, a ja powiem, jak chcecie bronić szkoły przed politykami? Sami jesteście politykami. Czy trzeba bronić szkoły przed politykami? Jakie jest relacja między polityką a szkołą? Pierwsze pytanie pani Dorota Łoboda.
Uważam, że szkoły należy bronić przed upartyjnieniem, ale nie mam przekonania, że koniecznie należy je bronić przed polityką, bo ona jest elementem naszego życia społecznego, obywatelskiego i nie uciekniemy od tego i też wcale nie uważam, że to jest dobre, bo jeżeli chcemy wychować odpowiedzialnych obywateli, uczestniczących w życiu społecznym i politycznym także, to ta polityka w szkole musi być właśnie rozumiana jako taka odpowiedzialność, jako głos odpowiedzialny za społeczeństwo, za kraj, za swoją małą ojczyznę, za większą ojczyznę. My niestety nie uczymy tego naszych dzieci i nie chodzi tutaj o lekcje wiedzy o społeczeństwie, ale o naukę brania odpowiedzialności, podejmowania decyzji i wsłuchiwania się w głos tych najmłodszych ludzi. My naszych dzieci w szkole nie pytamy, jak chcieliby, żeby była urządzona sala lekcyjna, na jaką wycieczkę chcieliby pójść, czego by się chcieli uczyć. Nikt ich o to nie pyta. Przez 12 lat cyklu edukacyjnego oni są uczeni wyłącznie tego, że od ich zdania i od ich głosu nic nie zależy. Potem dziwimy się, że mając 18 lat, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nagle nie stają się obywatelami i nie idą głosować. No nie, oni nie idą głosować, ponieważ są przekonani, że od ich głosu nic nie zależy i to im zrobiła szkoła. Szkoła tak ich wykształciła i tak im pokazała, że ich głos nie ma faktycznie znaczenia. No i tak jak mówię, kończąc 18 lat, nic się nie zmienia. Dalej są przekonani, że od ich głosu nic nie zależy. Natomiast jak najbardziej jestem za tym, żeby odpartyjnić szkoły, żeby nie była polem takiej ideologicznej walki związanej z ugrupowaniem, które aktualnie rządzi. I temu też ma służyć propozycja Koalicji Obywatelskiej powołania Komisji Edukacji Narodowej, czyli takiego zespołu złożonego z niezależnych ekspertów, niezwiązanych z partiami politycznymi, za to będącymi świetnymi specjalistami w swoich dziedzinach, którzy będą niezależnie od kadencji parlamentu tworzyć podstawy dobrej szkoły. Reforma w Finlandii trwała kilkanaście lat, bo tyle trwają reformy edukacji. Szkole nie jest potrzebna rewolucja, tylko ewolucja. Super, dziękuję bardzo. Ja myślę, że to jest dzisiaj wielki problem polskiego życia publicznego. Nie tylko szeroko rozumianej edukacji, ale myślę, że w innych dziedzinach. Ponieważ po wyborach w 2015 roku rząd czy partia PiS próbuje odejść od pewnych wartości, nie tylko tych związanych z demokracją, z demokratycznym państwem prawnym, ale zmierzyć w zupełnie innym kierunku, odejść od społeczeństwa obywatelskiego i zmierzać w tym kierunku, można powiedzieć, wschodnioautorytarnym. Myślę, że to jest bardzo złe i dla obywatela, i dla polskiego życia publicznego. Dlatego, żeby wdrażać te dobre standardy i w przyszłości zadbać o to, żebyśmy mogli te dobre standardy wprowadzać również do polskiej szkoły i do polskiej edukacji i pokazywać ją taką, jaka ona jest i pokazywać też tę prawdę historyczną, którą przecież żyjemy i którą znamy w sposób odpowiedzialny, taki, żebyśmy nie musieli się kiedyś wstydzić i nasze dzieci nie musiały się tego wstydzić. Oczywiście można robić reformę i zmieniać wszystko, byleby to robić na lepsze. A wydaje się, że ta ostatnia reforma edukacji, gdzie te gimnazja już swoją rolę zaczęły odgrywać i ona zaczęła się tak naprawdę kształtować w polskich szkołach, w pewnym momencie zostało to rozwalone, rozsypane i dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, na czym stoimy, jakie to są koszta, jak sobie z tym poradzą nauczyciele, rodzice i samorządowcy. A być może, że te kolejne miesiące to nie będzie czas różami usłany, tylko ciężka, mozolna praca dyrektorów i samorządowców, ażeby polska szkoła mogła dobrze funkcjonować. Dziękuję bardzo. Co zrobić, żeby odpolitycznić, czy obronić szkołę, czy nie obronić przed politykami? Na poziomie takim czysto operacyjnym, technicznym, odpowiedź jest dość prosta, to znaczy na szczęście mamy samorządy i na przykład Warszawa, której przedstawicielka struktur samorządowych siedzi tu z nami, poradziła sobie z tym słoniem, który wkroczył do składu porcelany doskonale. Szkody zostały zminimalizowane mimo jakby potencjalnie ogromnych zniszczeń. Tak się też wydarzyło w większości miejsc w Polsce. Natomiast na poziomie strategicznym, na poziomie takim długofalowym, niestety nie da się obronić niczego przed politykami, jeśli politycy nie szanują konstytucji, jeśli nie szanują zasad współżycia społecznego, jeżeli zamiast współpracować prowadzą wojnę, jeżeli widzą wroga,
a nie osobę, z którą należy rozmawiać. Jeżeli nie zmienimy tego paradygmatu polityki, nic się nie zmieni, będzie zawsze czyjeś na wierzchu, czyjeś pod spodem i to błędne koło będzie się kręcić w nieskończoność. Ja mam nadzieję, że wejście lewicy do polityki, powrót lewicy do polityki przyniesie właśnie tą zmianę paradygmatu. Lewica kieruje się właśnie takimi wartościami. Współpraca, wspólnota, poszanowanie drugiego człowieka w każdym wymiarze. To są nasze wartości. Z tym ja się utożsamiam, choć nie należę do żadnej z trzech partii, które tworzą koalicję. I uważam, że to jest właśnie najważniejsze, co wniesiemy do nowego parlamentu, by obronić między innymi właśnie edukację przed zakusami tyranów. Ten program jest programem de facto wysłuchania publicznego. Jak widzicie, nikt nie przerywa, nie ma słowa, proszę mi dać dokończyć. Robimy wielką edukację od podstaw. Będziecie mieć teraz 2 minuty, każdy z was. Młodzi ludzie nie idą na wybory. Młodzi ludzie nie wiedzą, na kogo głosować. Młodzi ludzie nie mają świadomości, jak ważne są wybory. Głównie młodzi ludzie. Prośba jest, żebyście mówili, patrząc prosto w tę kamerę. Tam prosto w tę kamerę. Tam ktoś nas słucha. Przekonajcie w 2 minuty, że głosować na panią Dorotę Łobodę, a może na panią Bożenę Przyłuską, a może Konrada Wojnarowskiego. Zaczynamy od pana Konrada. Panie Konradzie, ma pan 2 minuty. Proszę spojrzeć prosto w kamerę na wyborców i przekonać ich, że warto na pana zagłosować, że dzięki panu edukacja może się poprawi. 2 minuty są pana. Szanowni państwo, myślę, że chodzi tutaj nie tylko o edukację, ale o przyszłą Polskę. Tak jak wspomniał pan redaktor, ludzie młodzi, czyli ci urodzeni po roku 90, a więc pamiętający te czasy współczesne, sądzę, że powinni szeroko zagłębić się w naszą historię i to, co udało się przez te 30 lat naszej wolności stworzyć, bo to wiele etapów, proces wejścia do NATO, do Unii Europejskiej, tworzenie samorządu terytorialnego, który dzięki tej zasadzie pomocniczości, samorządności i dobra wspólnego może tworzyć lepszą przyszłość również na tym oddolnym poziomie, nie tylko w miastach, ale też w małych miasteczkach i na wsiach, czyli tam, gdzie czasami tej pomocy naprawdę bardzo potrzeba. Zachęcam wszystkich młodych do tego, aby iść do urn i oddać głos na tę osobę, która najlepiej odpowiada państwa przekonaniom, a tym samym pracować nad frekwencją i nad tym, żeby to społeczeństwo obywatelskie jak najszerzej wzięło udział w wyborach, czy to samorządowych, czy jak teraz parlamentarnych, bo to jest, myślę, i naszej demokracji, i naszym pokoleniom bardzo potrzebne. Przekonywał państwa Konrad Wojnarowski, Komitet Wyborczy PSL, a teraz pani Bożena Przyłuska, Komitet Wyborczy Lewica. Szanowni państwo, bardzo zachęcam do głosowania na Lewicę. Lewica to nowa jakość w polskiej polityce. To jest nowa lewica, nowe otwarcie. To jest otwarcie na wszystkich, na młodych ludzi, na osoby starsze. To jest otwarcie na nowe wartości w polskiej polityce, takie, których do tej pory w polityce nie obserwowaliśmy. To jest otwarcie na szacunek do drugiego człowieka, to jest otwarcie na rozmowę, to jest otwarcie na współpracę, to jest otwarcie na to, że jesteśmy jednym społeczeństwem, tworzymy jedną przestrzeń i musimy nawzajem się słuchać, musimy szanować swoje zdanie. Ja wierzę, że Lewica właśnie takie wartości wniesie do polskiego Sejmu. Jeśli zagłosujecie na mnie, czyli na numer 7 na warszawskiej liście Lewicy, możecie mieć pewność, że głosujecie na świeckie państwo, na poszanowanie drugiego człowieka, na wartości, które gwarantuje konstytucja, wartość równości, wartość solidarności społecznej. To są moje najważniejsze wartości. Uważam, że państwo, które jest zobowiązane do neutralności światopoglądowej, do neutralności religijnej, jest to zagwarantowane konstytucją, nie może nękać osób innych wyznań, nie może nękać ateistów, nie może nękać osób nieheteronormatywnych. Państwo musi szanować wszystkich i wszystkie obywateli i obywatelki i ja z tym właśnie idę do Sejmu.
Dziękuję bardzo. Bożena Przyłuska, Lewica, i pani Dorota Łoboda, Platforma Obywatelska, Komitet Obywatelski. Szanowni Państwo, jeżeli zagłosujecie na mnie, czyli na numer 15 na warszawskiej liście Koalicji Obywatelskiej, to macie pewność, że do Sejmu wchodzi osoba, która wie, jak powinna wyglądać szkoła, że szkoła powinna uczyć współpracy, a nie rywalizacji, że powinna być dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, płci, stopnia niepełnosprawności, wyznania czy orientacji seksualnej, która wie o tym, że szkoła powinna być świecka, która wie o tym, że szkoła powinna uczyć krytycznego myślenia, umiejętności uczenia się przez całe życie, która wie o tym, bo przez wiele lat działała w ruchach rodzicielskich i protestowała przeciwko reformie Anny Zalewskiej. Ale przede wszystkim proszę Was o to, żebyście poszli głosować, bo ja głęboko wierzę w to, że każdy głos ma znaczenie. I jeżeli nie ruszymy tłumnie do urn, jeżeli nie będziemy podzielać tych wartości, o które walczymy, to nic się nie zmieni i ta szkoła dalej będzie tak anachroniczna, jak jest, a ja jestem przekonana, że będzie się pogrążała w jeszcze większym chaosie. Więc jeżeli chcecie dla siebie i dla swoich dzieci naprawdę lepszej szkoły, jeżeli jesteście nauczycielami i zależy Wam na tej szkole, to głosujcie w najbliższych wyborach. Ja tylko dodam, że kandyduję z okręgu Płocko-Ciechanowskiego numer 3 na liście PSL. Super. Dziękuję bardzo. Gośćmi mojego programu byli Dorota Łoboda, Platforma Obywatelska, Komitet Obywatelski, Bożena Przyłuska, Lewica, i Konrad Wojnarowski, PSL. Zachęcaliście Państwo do głosowania, no więc przypadł mi w udziale zaszczyt. Ja już wskazałem swojego kandydata, ale niech to zostanie tajemnicą. Natomiast tak, dziękuję bardzo za zachęcanie do pójścia na wybory. To jest moim zdaniem święto demokracji. Trzeba mieć świadomość, żeby uczestniczyć w tym święcie. Martwi mnie trochę, że przed tym świętem mamy wojnę, mamy podział, a tak naprawdę wszystkim nam zależy na tym samym. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękujemy. Na następnym programie będziemy poruszać sprawy ekologii, przyszłości naszej zielonej planety, zielonej Polski. I tego, w jakim otoczeniu będziemy żyli. Dziękuję bardzo.